Witam Państwa serdecznie, Karina Ryterska, doktor nauk medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować z naszym modelem Edgarem, jak właściwie powinno się pracować nad pozycją siedzącą. Dzieci i młodzież, ale również my dzisiaj bardzo wiele godzin spędzamy siedząc, a niestety prawidłowa postawa siedząca jest tutaj kluczowa, abyśmy mogli te wszystkie godziny wysiedzieć w zdrowiu i żeby nasz układ fizyczny funkcjonował właściwie, żeby funkcjonował dobrze nasz kręgosłup, a co za tym pójdzie również wszystkie narządy wewnętrzne. Ma to również bardzo mocne przełożenie na naszą emocjonalność, na nasz entuzjazm w pracy i podejście do wszystkich zadań i wyzwań, które w pracy czy w szkole musimy podejmować. No i właśnie Edgar został poproszony tutaj, żeby usiadł tak, jak lubi najbardziej. No i cóż tutaj się dzieje, proszę Państwa? Proszę zobaczyć, jak akurat taka pozycja wygląda. Z jednej strony mamy mocno zakrzywiony kręgosłup w odcinku piersiowym, w związku z czym Edgar może mieć tendencję do garbienia się. Dodatkowo mocno obciążony jest odcinek lędźwiowy również, więc też może to generować w późniejszym wieku mocne problemy z kręgosłupem. To będzie właśnie również oddziaływało na prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych, w związku z czym no, ta postawa jest troszeczkę do poprawy. I teraz, co my możemy zrobić? A powiedz mi jeszcze, jak siedzisz wtedy, kiedy siadasz do komputera? Bo teraz często pracujemy na komputerach, więc jak ta pozycja po prostu wygląda? No i u ciebie nie wygląda to najgorzej, muszę przyznać. Ale również troszeczkę uwagi będziesz musiał zwrócić tutaj na kręgosłup w odcinku piersiowym. I teraz, co jest bardzo ważne? Ważne jest, abyśmy spojrzeli przede wszystkim na stopy i na układ bioder w tym ustawieniu. I teraz, co jest ważne? Ważne, aby obie stopy przylegały mocno do podłoża. Za chwilę Państwu jeszcze pokażę, jak to wygląda w życiu dorosłym, kiedy bardzo lubimy nosić obuwie na szpilkach, to mówię szczególnie do pań, i w jaki sposób może to generować spięcia mięśniowe. Natomiast w przypadku Edgara akurat jest tak, że jego stopy spokojnie w płaskich butach przylegają do podłoża. Na co warto zwrócić uwagę, proszę Państwa? Na to, żeby zachować odpowiedni kąt między udem a tułowiem. Tutaj w okolicy właśnie kości biodrowej warto jest, aby ten kąt był przede wszystkim prosty. Nie chodzi o to, aby wychylać się za bardzo do tyłu, ponieważ mocno obciążamy wówczas układ mięśniowy, ani nie powinniśmy za bardzo pochylać się do przodu, ponieważ to będzie powodowało również sztywność i spięcia właśnie mięśni w okolicy bioder. W związku z czym byłoby bardzo dobrze, jakbyś lekko pochylił się do przodu, uniósł się, tak, żebyśmy osiągnęli tutaj tą pozycję neutralną biodra, czyli żeby ta kość, żeby miednica była ułożona właśnie w takiej pozycji neutralnej. Także wychylanie się na krześle no niestety nie jest za dobrą opcją. W związku z czym też ułatwi Ci to, bo od razu to zrobiłeś automatycznie, wyprostowałeś sylwetkę również w odcinku piersiowym i to jest bardzo dobry układ, ponieważ w momencie, kiedy osiągniemy właśnie taki status, powinniśmy opuścić jeszcze łopatki w dół. Staramy się, żeby nie podnosić szczególnie barków, opuścić łopatki w dół. Rzeczywiście warto zwrócić uwagę jeszcze na układ rąk. Tutaj akurat Edgarowi to z automatu bardzo dobrze wyszło, jesteś dobrze przeszkolony, żeby zachować kąt prosty między właśnie odcinkiem w okolicy łokcia, tak? Czyli między przedramieniem a ramieniem i w ten sposób pracować na komputerze. Bardzo często robimy jeszcze taką czynność, że z automatu pochylamy się w stronę ekranu komputerowego albo jak jest laptop niżej, ustawiony na ławce, wówczas rzeczywiście chylimy głowę w dół i bardzo mocno w tym układzie obciążamy kręgosłup szyjny. Także dobrze by było, żeby ekran komputera był troszeczkę wyżej postawiony albo my możemy usiąść niżej. Natomiast w przypadku Edgara tutaj ta wysokość krzesła jest jak najbardziej właściwa. Natomiast głowa powinna być ustawiona prosto. Robimy taki ruch, staramy się go wykonać i wyobrazić, że potylica idzie lekko do góry, natomiast podbródek się lekko cofa. O właśnie tak. Natomiast nie patrzymy w dół. I tego rodzaju pozycja będzie pozycją bezpieczną i neutralną do długiej pracy. Oczywiście od razu można zauważyć, że na samym początku nie jest ona zbyt wygodna, bo nie jest to nasz nawyk. Jeżeli będziemy o nią
dbać i odpowiednio trenować, to rzeczywiście będzie nam przede wszystkim służyła do zachowania zdrowia. Ja jeszcze poproszę Agnieszkę, aby pokazała nam, jak się układają nam nogi przede wszystkim, wtedy, kiedy długo siedzimy właściwie w szpilkach. Także Edgar, poproszę Cię, żebyś na chwilę nas opuścił. No właśnie, i co się dzieje tutaj? Agnieszka jest też wysoką osobą. Tak, pierwsza pozycja, którą Agnieszka pokazała, jest pozycją bardzo utrudniającą nam zachowanie zdrowia, szczególnie miednicy i kręgosłupa, ponieważ założyła nogę na nogę. W tej sytuacji dochodzi do zaburzenia poziomu miednicy i kości miednicznej, w związku z czym mocno obciążamy kręgosłup lędźwiowy, a to dalej będzie rzutowało na całą naszą postawę i możemy w ten sposób wygenerować sobie różnego rodzaju dysfunkcje kręgosłupa, chociażby skoliozy i przechylenia w różne strony. Więc przede wszystkim staramy się zrobić tak, aby nie zakładać nogi na nogę, przede wszystkim z automatu. Z drugiej strony, proszę Państwa, proszę popatrzeć na obuwie. Agnieszka nosi akurat dość wysokie szpilki, w związku z czym rzeczywiście jest tutaj nie do końca dobrze zachowany ten kąt neutralny, jeżeli chodzi o układ ud do bioder, ponieważ ta noga jest troszeczkę podniesiona. Możesz to tak lekko przerysować, podnosząc kolana do góry, żebyśmy dokładnie widzieli. Lekko kolana do góry. O właśnie, tak. Przerysowujemy tutaj ten układ, żebyście Państwo zobaczyli, że wychylenie się w taką stronę do naszego biurka albo poprzez podniesienie nóg będzie generowało nam spięcia właśnie w okolicy bioder. No i w konsekwencji możemy niestety nabawić się takich problemów, że nasza sylwetka nie będzie dobrze wyglądała w takim naturalnym chodzie. Tak? Możemy zaobserwować osoby, które właściwie chodzą lekko w taki sposób, ponieważ mają mocne przykurcze właśnie tutaj mięśni w obrębie miednicy. Dodatkowo jeszcze niestety, co powoduje obcas, tego akurat tutaj u Agnieszki przy spodniach nie jesteśmy w stanie zaobserwować, ale w momencie, kiedy wiele godzin nasza stopa jest ułożona w takiej pozycji, dochodzi do spięcia całego układu właśnie ścięgna Achillesa i napięcia mięśni goleni. W związku z czym, jak po wielu godzinach wstajemy od biurka, możemy czuć takie bardzo potężne spięcie, i również nie chodzimy elastycznie. Oczywiście, jeżeli robimy to od czasu do czasu, to nic takiego bardzo ciężkiego się nie stanie. Natomiast jeżeli codziennie przez wiele godzin w taki sposób utrzymujemy naszą stopę, czyli ona nie jest równoległa do podłoża, tylko wychylona, obciążamy również przednią część naszej stopy. Z drugiej strony napinamy przez cały czas Achillesa, napinamy przez cały czas mięśnie goleni. W konsekwencji również napinamy mięśnie w obrębie właśnie miednicy, co się będzie nam przekładało również na pracę naszego kręgosłupa. Także warto by było wtedy, kiedy prowadzimy tą pracę typowo siedzącą przy komputerze, odstawić te szpilki na chwilę i w momencie, kiedy Agnieszka by zrobiła coś takiego, czyli na przykład zdjęła jednego buta i postawiła stopę na podłodze, proszę od razu zobaczyć, że od razu pozycja nam uda w stosunku do kręgosłupa się zmienia, ponieważ lekko rozchylamy tutaj ten kąt, w związku z czym mięśnie stają się bardziej zrelaksowane i pozycja jest względnie neutralna. Oczywiście od razu odpoczywają golenie, od razu odpoczywa stopa i Achilles. Także zachowanie takiej pozycji przez wiele godzin pracy przy komputerze na pewno będzie lepsze. Proszę zobaczyć, że Agnieszka już tutaj bardzo ładnie pracuje nam również kręgosłupem, czyli ma opuszczone łopatki, pozycja jest wyprostowana, głowa również jest ułożona prosto i ręce mniej więcej w kącie lekko rozwartym bądź prostym. I w ten sposób powinniśmy spędzać większość czasu pracując właśnie przy komputerze i przy biurku. Oczywiście to wszystko wymaga wyćwiczenia. Pamiętajmy też o tym, że w tego rodzaju pozycji pracują mięśnie brzucha, które również, jeżeli my będziemy je sukcesywnie wzmacniać ćwiczeniami, one przede wszystkim nam pomogą w utrzymaniu tej pozycji i odciążą kręgosłup. Dziękuję Ci bardzo. Także mam nadzieję, że te informacje będą dla Państwa przydatne do weryfikowania pozycji, w której pracuje Wasze dziecko w domu, czy przy komputerze, czy w szkole, jak i również dla Was samych do tego, żeby zachować jak najdłużej w zdrowiu układ ruchu.
Dziękuję bardzo. Proszę zaglądać na stronę internetową Fundacji, na naszą stronę internetową na Facebooku i subskrybować kanał na YouTubie, ponieważ będziemy uzupełniać te informacje i poszerzać zakres takich tipów do wykorzystania na przyszłość. Dziękuję bardzo.